Trylogia Józefa Łobodowskiego, czyli tomy Komysze w Stanicy oraz Droga Powrotna, ukazały się po raz pierwszy w latach 60. XX wieku w Londynie. Ciekawe jest to, że w Polsce opublikowano je dopiero w roku 2018. Drugie wydanie, które chcę Państwu dzisiaj pokazać, ukazało się niespełna miesiąc temu nakładem Instytutu Literatury. Wiem, że objętość tych tomów może przerażać współczesnego czytelnika, ale zapewniam, że fabuła wciąga już od pierwszych stron. I nie jest to pusty frazes. Zdarzenia płyną tutaj bardzo szybko, a bohaterowie są sprytni, odważni, niezwykle ciekawi, a w swoich działaniach niepozbawieni fantazji, więc nie pozwalają nam się nudzić. Język tej opowieści jest dość niezwykły. Z jednej strony barwny, sugestywny i plastyczny, a z drugiej bogaty w archaizmy. Jednak ta druga właściwość tego języka nie utrudnia nam lektury. Tym, co z pewnością może zainteresować współczesnego odbiorcę, jest miejsce akcji. Nie sądzę bowiem, żeby tereny kubańszczyzny były szerzej znane dzisiejszemu odbiorcy. Narracja jest trzecioosobowa, ale w gruncie rzeczy poznajemy ten świat oczyma dziecka. Jest to świat po rewolucji bolszewickiej. Nam Rosja sowiecka a początku lat 20. ubiegłego wieku kojarzy się jednoznacznie negatywnie, jako miejsce pełne okrucieństwa i niespotykanej dotąd nędzy. Jednak ta atmosfera ciągłych konfliktów nie przenika do narracji opowieści Józefa Łobodowskiego, czy raczej nie jest w niej najistotniejsza. Główny bohater tej opowieści, 12-letni Staś, mieszka wraz z rodzicami i siostrami w wiejsku nad Morzem Azowskim. Najbardziej okrutna rzeczywistość, czy najbardziej brutalna, nie jest jednak w stanie stłumić młodzieńczego zapału. A bohaterowie opowieści Łobodowskiego i Staś wkraczają właśnie w etap dojrzewania. Jak doskonale wiemy, jest to czas, kiedy wszystko wydaje nam się możliwe, kiedy wyobraźnia nie stawia nam żadnych granic, a ze względu na przyjaźń jesteśmy gotowi na najbardziej nieoczywiste działania. Na kartach powieści te przyjaźnie zawiązują się pomiędzy bardzo nieoczywistymi bohaterami. Pomiędzy dziećmi, które na ulicach handlują tytoniem i alkoholem, aby pomóc w jakiś sposób swoim rodzinom, i pomiędzy osobami, które żyją poza granicami prawa. Dodatkowym smaczkiem tych narracji jest odwaga, z jaką Łobodowski podejmuje temat narastającej, budzącej się w tych bohaterach seksualności. To niejednokrotnie rodzi konflikty z głęboko zakorzenionym jednak zmysłem moralnym tych bohaterów. Narracja ta jest podszyta bardzo szczerymi emocjami i mimo, że te żywe realia historyczne gdzieś pulsują pod powierzchnią tej opowieści, nie są one narzucające się. Siłą tej szczerości, tej prawdziwości jest umiejętność przetworzenia własnego doświadczenia w fikcję literacką. Łobodowski przecież właśnie na południowym Kaukazie spędził znaczną część swojego dzieciństwa. I ta w dużej mierze autobiograficzna poza, czy to nastawienie autora, pozwala mu odmalować niezwykle barwny świat, w którym Polacy, Ukraińcy, Ormianie, Kozacy i katolicy, i prawosławni współistnieją, żyją ze sobą na przepięknym tle Kubania, stepów i limanów. Jestem przekonana, że czytelnik, który sięgnie po trylogię ukraińską, przeżyje niezwykłe przygody i zostanie zabrany w miejsca, w które nie zabierze go żadna współczesna powieść.